Dzikie wysypiska śmieci niosą za sobą bardzo poważne zagrożenia. Nie jest to jednak przeszkodą dla tych, którzy zostawiają śmieci wśród drzew. Wykrywalność sprawców jest bardzo niewielka. Jak więc walczyć z tak trudnym przeciwnikiem? Nadleśnictwo Rozwadów zarządza lasem o powierzchni około 16 tysięcy hektarów. Ten ogromny teren ciągnie się od okolic Janowa Lubelskiego aż do Jeziórka. Pracuje tutaj 47 osób, część w biurze, część w terenie. Jest to ogromny obszar do upilnowania. Las należy do całego społeczeństwa, ponieważ jest to majątek Skarbu Państwa. W związku z tym każdy ma prawo tam wejść. Nie zamykamy lasu, nie odgradzamy ludzi od natury. W związku z tym korzysta z lasu każdy, i ten, który ma dobre zamiary, ten, który ma zamiary złe. Proceder związany z wyrzucaniem śmieci w lesie jest bardzo powszechny. Nie dotyczy tylko terenów Nadleśnictwa Rozwadów, lecz całego kraju. Niestety walka z tymi, którzy podrzucają śmieci do lasu, jest bardzo nierówna. Jest to bardzo przykry proceder, praktycznie nie do wykrycia, bo jest to krótki czas. Przyjeżdża na przykład samochód na skraj lasu i wyrzucany jest worek śmieci. To są sekundy i w tym czasie trudno, żeby któryś z tych 47 pracowników na 16 tysiącach hektarów właśnie ten proceder zauważył. Jeżeli zauważamy, to raczej jest to w wyniku przypadku bądź w wyniku tego, że ktoś pozostawił w tych śmieciach identyfikujące go szczegóły, na przykład listy. W Nadleśnictwie Rozwadów jak na razie nie ma kamer. Gdyby w najbardziej uczęszczanych miejscach, na przykład na wjazdach leśnych dróżek, działał monitoring, szybciej można by wykryć sprawców różnych przewinień, na przykład namierzyć podpalacza bądź nagrać numery rejestracyjne samochodu, z którego wyrzucone były śmieci. To jest bardzo modne w tej chwili, ale raczej w wielkich ośrodkach miejskich pod Warszawą, w parkach, u nas jeszcze nie widzimy takiej potrzeby. Dzikie wysypiska śmieci w lesie niosą poważne zagrożenia dla środowiska naturalnego. Między innymi dlatego, że śmieci powodują zaburzenia funkcjonowania ekosystemów leśnych, nierzadko prowadzą do śmierci występujących wokół nich drzewostanów. Pozostawione w lesie śmieci z czasem zaczynają się rozkładać. Rozwój bakterii chorobotwórczych i niebezpiecznych grzybów, nieprzyjemny dla człowieka zapach przyciąga szczury, komary, muchy, które roznoszą groźne choroby. Kolejnym problemem są torebki foliowe, które nierzadko połykane są przez zwierzęta, co prowadzi do ich śmierci. Mieszkańcy lasu przez dzikie śmietniki tworzone przez człowieka ulegają zranieniom i skaleczeniom.